Witamy serdecznie. Słuchajcie, tutaj z Jasią Sławą, Janusz Zagórski. Chcemy porozmawiać o pierwszym polonijnym forum Zowie w Irlandii, które już po, a z nami na łączach Ania Kurkowska, która tam oprócz tego, że się pojawiała w kuluarach, żeby porozmawiać, to robiła mnóstwo fotografii. A myśmy nie mieli już okazji po powrocie, prawda, Nie Asiu, mieliśmy okazji. z pięknego tutaj właśnie irlandzkiego krajobrazu porozmawiać, podsumować tą imprezę. Asia była głównym organizatorem, pomagały różne osoby. Kilka zdań o imprezie i poprosimy też Anię, która tam robiła mnóstwo zdjęć i przygotowała dla nas taki fotoreportaż, a potem porozmawiamy w ogóle jeszcze o Ani pasjach związanych między innymi z fotografią, tak? Tak, Kilka zdań o imprezie. chcieliśmy podziękować przede wszystkim wszystkim fajnym dziewczynom, które nam pomagały. Na pierwszym miejscu Ani Razmenet, która też bardzo dużo pracy w to włożyła. Mai Zachorskiej, która również promowała naszą imprezę. No i mojej przyjaciółce Madzi, która też nam bardzo pomogła. Wszystkim sponsorom, czyli Radiocenzura, nasza gazeta, oraz Remikowi, który też razem z Finance First pomógł zorganizować tą imprezę. Impreza była naprawdę bardzo fajna. Wydaje mi się, że atmosfera, dużo dobrych wykładów. Na stoiskach też ciekawie. Miałem przyjemność prawie ze wszystkimi zdążyć zrobić taki krótki live stamtąd. Sporo osób kliknęło, to super. Ale live to jest tylko live. Natomiast to, jak to wygląda z perspektywy fotografii, no to już poprosimy Anię, tak, żebyś powiedziała parę zdań. No jeszcze podziękuję No. wszystkim uczestnikom, bo No najważniejszy uczestnik, organizatorzy to organizatorzy, ale wystawcą, tak. tak, bez wystawców, bez prelegentów, bez osób, które zgłosiły się, które chciały w tym evencie uczestniczyć, razem z nami tą przestrzeń kreować. Bez nich no, nie byłoby, prawda, całego tego eventu. Więc bardzo dziękuję wszystkim dziewczynom, które potem jeszcze pod tutaj wymienię pod tym nagraniem. No i oczywiście ludziom, którzy też stoiska piękne wystawili w tym roku, wspaniałe różnego rodzaju kosmetyki, osoby, które miały Książki, tak, były. książki, masa różnego rodzaju produktów, też prozdrowotnych, Kamienie, kamieni, biżuterii. biżuteria, No wszystkiego, co mnóstwo. tak, wszystkiego, co fajnie wykreowane. Więc dziękujemy przede wszystkim naszym uczestnikom. Piękne podziękowania. A teraz okiem właśnie Ani. Ty z tym aparatem zrobiłaś mnóstwo zdjęć. Opowiadaj. Ja przede wszystkim też chciałam bardzo podziękować, szczególnie za zaproszenie tutaj i za ten wspaniały czas, ponieważ z mojej perspektywy to forum było po prostu czymś wspaniałym. Energia ludzi i wszystko, co tam się wydarzyło, było czymś naprawdę niesamowitym. Bardzo się cieszyłam, że mogę tam być i mam nadzieję, że jeszcze, że to jest po prostu pierwsze i będzie tego więcej i będziemy mieli okazję się jeszcze spotkać. Mogę wam przedstawić może zdjęcia chcecie pooglądać? Zapytamy, jak Tak. Radia najbardziej. Wspólnie pooglądamy. Ja ich jeszcze niestety wszystkich nie skończyłam, bo rzeczywiście robiłam ich dużo. Ale no możemy je wspólnie na przykład teraz przejrzeć. Może tak szybko. Ja je później wszystkie wam udostępnię, więc będzie można je na spokojnie sobie pooglądać, pościągać, poudostępniać u siebie i pooznaczać siebie. Także no i ja też chciałabym się dołączyć do tych podziękowań tym wszystkim wspaniałym ludziom, których tam poznałam, bo naprawdę to było naprawdę coś niesamowitego. Energia tych ludzi była, jak się, myślę, że jak się ludzie o podobnych zainteresowaniach spotkają w jednym miejscu i przy podobnej energii, to dzieje się naprawdę taka magia. A ja miałam bardzo dużo przyjemności móc wychwytywać sobie pewne reakcje ludzi, pewne momenty. Po prostu lubię to robić. Także cieszę się, że zabrałam ze sobą aparat tym razem. Także czy chcecie teraz, żebym Tak, wszystko. a potem dalej Oczywiście. dziewczyny pomogą. Moje pytanie, jak to się stało, że trafiłaś na naszą imprezę? Jak tylko zobaczyłam ogłoszenie, to ja znam osobiście Anię Razmenet, więc prawdopodobnie u niej to zobaczyłam i prawdopodobnie u kogoś jeszcze, bo przyjechałam tam ze swoją przyjaciółką Izabelą Wrombel.
I no, także znałam tam Się kilka stało, że osób. tak jest, dobra. Osób byłam znajomymi tylko na Facebooku, nigdy osobiście ich nie poznałam, także to też było bardzo fajne, że Też mogłyśmy się zobaczyć na spotkać. żywo. Takie spotkania po prostu róbcie, bo potrzebujemy się. Następnego z tego, co słyszałem od Miejmy motywację, żeby się, znaczy kogoś, kto to zorganizuje, bo to jest Duża dużo. praca, widziałem, Tak, jak to to jest duża praca za ja infrastruktura już też mogę praca. teraz, żeby nie przedłużać, bo Ostatnie chcielibyśmy jednak pytanie. tobie oddać głos. Zdążymy podsumowanie zaprosić. Teraz oglądamy zdjęcie, co? Dobrze. Dobra, zapraszam. Jak mówię, one nie są wszystkie jeszcze gotowe, ale o, zaczniemy od takiego. No, Świetne. proszę, ale fajne to jest. Czas, podczas któregoś ktoś miał wtedy wykład. Tutaj jest nasza Tak, o, to grupa. na końcu, jak żeśmy się tam Na gdzieś ustawili, końcu, ale tak? ona się akurat tutaj pojawiła. Tak, jeszcze ci, co zostali, tak. A No, oni też na tutaj tym już. skończyli. Tak, oczywiście To wiem, wymieniaj może to nie te, było wszystkie osoby. ale Tak. fajnie, to Trzeba zdjęcie zaznaczyć. zobaczyć. Okazję tutaj wspólnie stworzyć taki obraz. To był pomysł Mai, i On która jeszcze będzie tak. tam na tym zestawie. Ten... Zobaczmy, Będzie. komentujmy, co mamy, dobra? I będzie, tak będzie najlepiej. Po kolei, to jest właśnie O, najlepiej. proszę. Tak. Tutaj. Tak, a tutaj Ania. Tak, Ania świetnie się prezentuje. I tutaj, oj, pamiętam. Iwona, która też miała Tak, a wykład. tu z radia, Tak, a tu tutaj. z radia Cenzura, Tak, tak. to jest Marcin, operator. I Z Marcin robi, książkami tak. tam, tak, fajne też Taką zdjęcie. akcję z tymi książkami. Też wróciłam do Limeryk, żeby w Limeryk zrobić taki punkt książek. Polega to na tym, szybko powiem, że zostawia się książkę, bierze się książkę. I są takie Aha. punkty. Jest to darmowa wymiana książek po to, żeby one po prostu latały dalej. Dobry pomysł. Piękna inicjatywa, bardzo mi się spodobała, dlatego już 3 kartony zebrałam do Limeryk, żeby też tutaj był taki punkt. A tutaj. O kurczę, no tak. Mamy zwykłej komórki po prostu live'y, kurczę, ten dobry. Nasz prowadzący. Takie. Fajnie. Tu też pan zabierał głos w Tutaj dyskusji, tak. zabierał głos w dyskusji. I tutaj na otwarciu Tak, dziewczyny tutaj są. otwarcie O, imprezy. a, pięknie. Asia i Ania otwierają. O, tutaj świetnie. Tutaj Ania. Aha, się zasłonił kolega. A, z francuską medycyną, super. Anówka ze Książka, tak jest. stoisk. Jedno ze stoisk, tak. Tutaj Świetne też zajęcia na początku tak, były. świetne zajęcia Naprawdę. Jak nie Izy, tak, Izy, tak? Iza. No. To była, tak, Tai Chi. Tak, Tai Chi Też. było. Z taką pasją, nie? Tam naprawdę ma to w sobie głęboko. Piękne Bardzo i oczy. głęboko. Dlatego tak się to odbierało, nie? Oczy i energia z Czyli to był Izy tak a cały czas język, mówiła. tak jest. Tutaj można później takie. I te flow, które ona Tak. ma, nam się wszystkim udzieliło, tak? Tak. Ćwiczyliśmy troszkę. Ćwiczenia też były, tak. No, na początek Koło dobrego, taki tak. wykład Idealnie, żeś pomyślała o jakimś czymś, żeś pomyślała, wzruszanie, tak. oczywiście, no nie może tak być. Dać energii, bo tak wszystko na początku tak jeszcze wiesz, a Tak. co, a jak, a gdzie, a co to Tak. będzie. I bardzo fajnie działały właśnie te praktyczne różne ćwiczenia, do których nas zapraszali wystawcy. No, trochę też był taki zamysł, żeby może nie robić na początek takich pełnych Kolega pomaga warsztatów, spontanicznie ale się tak, ale żeby przerzucać. pokazać w ogóle takie krótkie ćwiczenia, To coś pamiętasz ten dziennik zamówień, to zaprezentować. Tak, przeczytałem. tutaj dziennik zamówień, Rzucałem stoisko z tak, tym, to jest tak jest świetna super. Basi inicjatywa, także wspaniała osoba w ogóle Basia. No było więcej pań, nie Tak, ukrywam, tak. cały Tak, czas. naszej mocy. Ale tam z 20% nas się dużo zbierało. O, To tu takie własnej tej, nie? A to było jest tak, jeszcze raz, tak, głównie też no. kakao A koleżanka ceremonialne. jak na imię? Udało mi się dostać jedną, chyba z bazylijską, dostałam w prezencie, Wow. wspaniałe, także mam tutaj przepis, jeszcze nie wiem, jak to Jak będzie to spróbujemy, jak wyglądało. smakuje, tak. Tak. Tu też bardzo z koleżanką myśmy się poznali tutaj we Wrocławiu wcześniej latu, Tak? tak? A nie, sto, nie, nie sto koleżanką, tutaj, Stąd, stąd, tak, to tak. są też To jest takie no, recepturę. Dagmara, Dagmara, tak. Dagmara Brzóska ma takie Brzusk, tak. recepturę, no, Mieliśmy taki element współpracy ten stary, dobry czas. tak. Oryginalny, prawda? Takie. Fajne rzeczy robi, widać było, tak.
No i Maja. Maja, tak. Tutaj to są te, Do Lucyny są z tak? kolei olejki, tak, wspaniałe. Ona chyba nie tylko olejki, ale robi też na zamówienie biżuterię, taką naprawdę naładowaną różnego rodzaju mantrami, także na zamówienie te rzeczy robi. No i olejki są świetne. Niestety nie zdążyłam kupić, a miałam oko na takie serum do twarzy Aha. No naturalne. ale jest w internecie. Tak, Trzeba pójść wspaniałe na naprawdę stronę. rzeczy. A proszę, się złapałem gdzieś tutaj na chwilę. Kolejny wykład. O, to pamiętam, jak ty wtedy robiłaś kilka zdjęć, zacząłem się uśmiechać, szlej się uśmiechnąłem, wie. Janusz Ale mówił, komórkę tak, zacząłem otrzymać, to jest telefonem, najwylepsze, tak. najwylepsze. Ty bardzo lubię to zdjęcie, tak mówię, fajne. Najwylepsze. Tutaj Agnieszka miała wykład na temat ustawień systemowych. Też niezwykła osoba. Także. Kolejne zdjęcie naszych pań, pięknie. No i tutaj, Reakcje myślą się tutaj też tak, tutaj fajne. nasza Ania też miała, też troszkę zaczęła ćwiczenia robić, Tak, prawda, z tak. publicznością. Bardzo ładne zdjęcia tu wychodzą, tak. Pamiętam. Kolejny. Tak jak mówię, no A to niestety. było ciekawe, jak on to co zrobiła, to malowanie, tak, to Tak, pogasił. i Maja teraz będzie. Powinno być. Będzie jeszcze, aha. O, O. taki luz prowadziła, to były ich obrazy od niej. Razy. Potem taki luz prowadziła, fajny, nie? Dotyczył w czasie swojego wykładu. Tak. To były właśnie bardzo. Rozbrajająco zawsze, słuchajcie, nie wiem, co powiem, po Był prostu. ten Taką wykład. metodę, wychodzę, dopiero mówię, nie wiem, co powiem, a ja mam podobnie. Tak. To właśnie to, co mi bardzo utkwiło, i to jest właśnie też takim elementem, który mi się łączy bardzo z moją fotografią, bo ludzie. Przede wszystkim to jest jakby stres przed kamerą, no nie? Przed wideo, przed Jasne, kamerą. niektórzy Ma mają, niektórzy mają, ty tak. to mamy. Znaczy, może pan, Janusz, tego nie masz, już tego nie macie, ale ludzie to mają generalnie. A Ja już mają. tak, jest żywienie zawodowe, tak? Nie, to jest stresujące, żeby no. Powiedzieć coś ciekawego, żeby się odpowiednio wysłowić, no i żeby być zrozumianym, prawda? Ale myślę, że wszyscy byli tak naturalni i tak bardzo byli po prostu sobą, że naprawdę fajnie wyszło. To było Atmosfera właśnie była niezwykła. takie fajnie, gdzie się uśmiechają. Poruszająca właśnie była bardzo jej rozmowa. Ten czerwony mnie wyróżnia to najbardziej. No, piękna operacja, akcja malowania. No będzie na Harmonii Kosmosu Maja, także Tak, właśnie z będziemy malowaniem, du tak jako taki, skalę. tak, duży warsztat w tym Z namiocie dużą płaszczyzną do medytacyjnym, malowania. tak. To jest nasze O. dzieło wspólne. Wspólne dzieło, tak, żeby nasi widzowie wiedzieli, że po prostu podchodziliśmy do tej właśnie wtedy białej jeszcze tej tramy i tam każdy coś nanosił. No. Ja mogę się przyznać, że próbowałem Nie wiem, narysować tą gdzie to, spiralę. tak. Próbowałem. Która Widzisz, to tak. doskonała Ja tutaj spirala. okoliczynka jest tutaj Aha. moja. Koniczyka twoja. Tak, to Dobra. na Każdy coś pewno. włożył i stworzyła się takie właśnie. Ciekawe, kto zrobił kotka. Florystyczne trzymać, prawda? Będziemy się Nie. ćwiczyć tym, a tu widzę, podpisuję książki. A, tak, jeszcze. Już wiemy, kto serduszko domalował. A, to pani ta zrobiłaś nam to pod koniec już, ja to bardzo. Tak. Dobrze, Proszę dać na pulpit. coś było ważnego, co mnie zdziwiło albo ucieszyło. Ja Mamy rzadko pani jestem ta, tak. to mamy razem zdjęcie, jaka Tutaj pani. mi zależało akurat. I bardzo dobrze to zrobiłaś, żeby. O, nasze dwie panie, które No tutaj ja szczerze włożyły tyle przyznam, że pracy. chyba tylko gdzieś tam swoim telefonem zdążyłam, nie wiem, zrobić dwa, trzy zdjęcia. A, no ja Więc miałem wykład na koniec, a się tak śmieję. dosyć szybko to wszystko Tak. mignęło. I bez tej twojej pomocy ja w ogóle nie miałabym żadnych chyba tutaj Takich zdjęć. archiwów. A tutaj się śmiejesz ze mnie, że ja, mimo że o zdrowiu, to i tak wcisnę Tak, demokrację bezpośrednio w parlament. Że był wykład. wszędzie wcisnę, tak? O, to polega z tego. No i dyskusja potem była fajna też, też. Też, tak. I te zdjęcia na koniec, dużo fajnych zdjęć z Tak, artystykami. bardzo fajni ludzie z okolic Dublina głównie, ale nie Tak. tylko, z całej Irlandii Tak. przyjechali na to spotkanie. Tak. O, Fajnie. i trzeba to Aha, zostawić. zrobiłaś zdjęcie. Ale mam pamiątek, no to teraz to Przy czym zdjęć będzie zalajkować muszę. jednak więcej później, tylko to
To jest jeszcze troszeczkę czasu potrzebuję. No, ale i tak No, trochę jest, tak, najważniejszy przegląd, jest tak. naprawdę Super, dużo super, bardzo i Ci warto dziękujemy. takich No. rzeczywiście pięknych No. portretów, prawda? Skupiasz uwagę na zdjęciu, wiesz, to znaczy coś tam chwyciłaś, wiesz, jakiś moment uważności, jakiejś magii tej To sytuacji. staram się robić, tak. Osobowości człowieka, tak. Słuchaj, Dziękuję. to w takim razie to jeszcze raz bardzo dziękujemy za całokształt. Czy możemy powiedzieć, kiedy będzie następny? To znaczy, Drugi, tak, kolejny. będziemy już powoli zbierać chętne osoby na kolejne spotkanie. Prawda? Na razie wstępnie będziemy myśleć o początku września, bo z tego co pamiętam, wrzesień to jest raczej ciepły, taki bezdeszczowy. No i w Irlandii to jest taki właśnie przyjazny miesiąc, więc pomyślałam sobie o wrześniu. No i być może będziemy cyklicznie spotykać się co No to roku. najpierw zrobisz drugi, a potem zobaczymy dalej, Tak, tak? gdyby ktoś chciał po prostu przyjechać, uczestniczyć, czy zgłosić jakiś fajny warsztat, może właśnie rozbudujemy to w No to już w kierunku. tej chwili Tak, przyjmujesz takie to już informacje, może do mnie prawda? pisać tutaj na mojego maila albo właśnie na moim profilu, skontaktować się na Na profilu Messengerze. na Facebooku, tak? Tak. Dobra, to pięknie, cieszymy To się. ja już dziękuję Tak, serdecznie. żeby masz. Tak, Ale będzie ja już słuchała Was z tutaj boku, tak będzie słuchała, zostawię. ale z boku będziemy słuchać. Ja I będę jeszcze prowadzić raz dalej. dziękuję całej Polonii, która się pojawiła, wszystkim uczestnikom i ludziom, którzy no, przyszli na to wydarzenie i chcieli się z nami spotkać. Mam nadzieję i Tobie, Aniu, bardzo serdecznie, bo naprawdę nie spodziewałam się tego. To była dla mnie niespodzianka. Tyle fajnych zdjęć i taka dostawa. Dziękuję Dobra, dobra, serdecznie. dziękuję. A my teraz, Aniu, troszkę o tobie. Obiecaliśmy sobie, że parę zdań będzie o twojej historii, o tym, w jaki sposób w ogóle, wiesz, nie wiesz, żyjesz w Irlandii, co robisz. Te Żyję. fotografie to jest jakiś rodzaj twojej pasji, czy to przy okazji jakieś aspekty zawodowe to posiada? Tak, częściowo zawodowe, częściowo też pracuję. Ale zaczęło się to dawno, w sumie. Jeszcze w Polsce, zanim wyjechałam, robiłam zdjęcia. Wtedy jeszcze analogie. Bardzo lubiłam ciemnie. I spędzanie czasu na tej magii, kiedy obraz się wyłania na papierze. Kiedyś nawet miałam taki pomysł, że właśnie teraz dzieci o tym jakby nie wiedzą, nie widzą tego, a szkoda, bo proces samego wywoływania był taki magiczny, naprawdę. To był Jak były taki. jeszcze analogowe czasy, teraz już cyfrowo musisz pracować. Pamiętam. Inni już nie. I tak myślałam, że może kiedyś mi się uda zorganizować taką ciemnię dla dzieci, żeby jeszcze miały. Mogę tak zapytać, jak ty to, w czym widzisz różnicę między zdjęciami robionymi w analogu kiedyś, skoro robiłaś, gdzieś to już trochę lat temu musiało być. Czy robiłaś te analogów, czy to już trafiłaś na cyfrową epokę? Sama się dziwię, że to było tak dawno. Ale jeszcze raz, pytanie, jakie Nie, było? pytanie brzmiało takie, czy ty w ogóle zahaczyłaś, bo to, że ciemnia czy coś, to jeszcze byłaś może w bardzo młodym wieku. Chodzi mi o to, w jakim zakresie robiłaś fotografię jeszcze w trybie analogowym, czyli na kliszach, na błonach fotograficznych, czy... Było to na etapie uczenia się. Nie było tak, Kiedy, że tak. pracowałam na aparatach analogowych. Jako pracę to już to była cyfrówka. I zaczęło się tak już bardziej, kiedy ten moment od pasji do tego, że jednak będę to robić dla ludzi, zaczęło się tak w sumie bardzo naturalnie, bo jak gdzieś udostępniałam zdjęcia czy swoich dzieci, czy tego, co robię, ludziom się zaczęło podobać, zaczęli się pytać o sesję, więc to w ten sposób poszło. Tak, myślę, że bardzo naturalnie. Myślę, że wielu Tak, fotografów w ten sposób. rozumiem. Ale w tej cyfrowej się poruszasz i ja chciałem zapytać o różnice, powiedzmy, czy coś możesz powiedzieć o różnicach, jakie widać, jakie są zdjęcia robione właśnie analogowo, a robione cyfrowo. Widzisz jakąś różnicę? Ostatnio miałam taką właśnie dyskusję ze swoją przyjaciółką, bo ona uważa, że robię bardzo dużo zdjęć i kiedyś byłoby to po prostu niemożliwe na kliszy. Klisza ma swoje ograniczenia, 28 klatek. Ja mam ograniczenia
powiedzmy, bez ograniczeń. Tak naprawdę mogę sobie to wymieniać i nie jest nic mnie to nie kosztuje. I właśnie chyba właśnie pytasz o tą różnicę, bo Tak, wydaje tak, mi tak. się, że i też nie widać na analogu efektów od razu, więc wydaje mi się, że dużo, no na pewno to było dużo trudniej było się nauczyć Aha. robić zdjęcia analogiem. Nawet tu już nie chodzi o samą technikę, tylko wydaje mi się o to łapanie momentów, no bo tam trzeba zgrać różne elementy, więc poza tą technikalią to jeszcze ktoś mrugnie okiem, ktoś zrobi mi taką minę i tego się nie da jakby przewidzieć. Dlatego ja robię z reguły więcej zdjęć, z których później wybieram, Tak, oczywiście. bo żeby jednak ludzie byli zadowoleni, żeby to był akurat ten moment, żeby tam nie Tak. było, że ktoś gdzieś coś nie tak. Póki wyszedł, tak. Więc Robię tak, rozumiem, że już rozumiem. jest kilka osób na zdjęciu, no to przekleję kogoś, no mam taką możliwość, nie zajmuje to aż tak dużo czasu, więc przekleję mu tam Ciekawa coś z ta innego zdjęcia. różnica. Tak. Wyglądało fajnie. Tak, i no. To mniej Także wydaje mi się, więcej rozumiem. fotografia dużo bardziej rozwinąć pod pewnymi względami, Tak, właśnie tak. przez to, że jest ta To są możliwość takie chociaż. możliwości nieskończona ilość robienia. A teraz, no to opowiadaj, no to zaczęłaś mówić troszkę zawodowo, czyli co, masz też jakieś zdjęcia do pokazania, które, nie wiem, brałeś udział, a czy w jakichś konkursach może fotograficznych brałeś udział? Rzadko brałam tak Tak. naprawdę w konkursach, tak naprawdę. Tak, to, czym tak lubiłam się zajmować i trwało mi to przez kilka lat, gdzie zaczęłam organizować noc kupału razem z przyjaciółmi. Aha, no właśnie, to tyle to noc kupały, tak jest. Nas lata Harunia Kosmosu nieraz się to robiło, jak trafialiśmy w datę. Tak. Dużo moich zdjęć kręci się właśnie dookoła tego tematu. Na początku były to kreowanie plakatu reklamującego, proces reklamy kupały. Później też ten reportaż z kupał różnych, więc to chodzenie No, wśród ludzi. różne możliwości. A powiedz, może coś, a co mogłabyś pokazać, takie swoiste portfolio? Zapewne masz, chyba gdzieś na stronie też będzie, ale tutaj naszym widzom, co byś mogła pokazać ze swoich takich zdjęć, które robiłaś kiedyś i cieszysz się, że tak to zrobiłaś? Masz jakieś do pokazania? Pokażę. Pokaż, bo to będzie nam dodatkowo barwiało Dostępny. naszą rozmowę. Dobrze. I to może zaczniemy od takich Noc kupałowych. kupały, właśnie, bo to obecnie nam bliskie, tak? Tradycje prasłowiańskie, słowiańskie, prasłowiańskie, no niestety już zamierają. Na pewno na jakichś eventach byłaś, tak? Czy nie, sama to robiłaś, z ekipą ludzi robiliście, mówiłaś, tak? Tak. Czyli po prostu własna impreza i zdjęcia. Tak, organizowałam ludzi, którzy przychodzili na te sesje. Wymyślałam też proces wtedy takiej kreacji, wymyślania, co tam ma Tak. być, jaki chcę następny i tak dalej. Więc na przykład to było pierwsze zdjęcie. Zaczniemy całą serię. Jak masz gotową? Wow. No i tam potem plakat Night. w taki sposób. Midsummer. Midsummer, tak, to jest przesilenie letnie. Amen. Inny na przykład, kolejny był taki, ale tu. O, jejku, to wszystko jest tak naprawdę? Tak, to jest zdjęcie, tak po prostu. A potem plakat był taki. Czyli co, jest odwrócone, to czy robisz zdjęcie Tak. wody? Tak, chodziło mi wtedy na przykład o to, znaczy w tym konkretnym plakacie chodziło mi o to, że kupała jest taka niejednoznaczna, że tam jest też dużo rzeczy, które się dzieją pod spodem. I właśnie to symbolizowało to odbicie w wodzie, że nie wszystko jest takie oczywiste, co tam, co ludzie o tym myślą. I właśnie chciałabym tutaj właśnie, może powiem o czymś takim, bo może ludzie, wydaje mi się, że ludzie w ogóle sobie o tym nie zdają, nie mają o tym pojęcia. Skąd się wzięła jakby słowo kupała jest bardzo interesujące i w kontekście tego, że mieszkam w Finlandii, jakby
W Irlandii jest takie irlandzkie słowo kupla. Kupla oznacza kapur. Kupla brzmi fonetycznie, jest bardzo bliskie słowu kupała i oznacza parę, łączenie. Aha, ciekawe. Więc jest to jakby, moim zdaniem, jest Świetnie, daje sens. najbliższe połączenie, zmienienie słowa kupała, czym to naprawdę jest. Zapomnieliśmy w naszym języku takiego, no bo można przeczytać w Wikipedii, że jest to Bóg albo bogini, Słońca, Księżyca i tak dalej, ale jest właśnie taka droga na skrót. Po prostu jest to połączenie. Ludzie się zbierają do kupy No tak, razem. razem wtedy, szczególnie pary. To co, masz tam całą serię zdjęć z tego wydarzenia, 18 rok, 23 grudnia, Dobrze. czyli 23 to było w czerwcu, tak? Dobra, no bo nie mogło być inaczej, w noc upały, to jest wtedy. Czy 24 trzeba było to jakoś, tak? Pięknie zdjęcia i Tutaj. to są takie plakatowe jakby elementy. Tutaj, tak. I element właśnie pary, połączenia, no i też zabawy dzieci i ogólnie Wow. takich, wiadomo, pięknych kobiet. O, paproć, kwiat paproć, właśnie szukanie dzieci. To zdjęcie akurat też było podczas No. kupały, więc akurat taka chmurka Proszę nam bardzo. zniknęła. A, dziewczynka. Tutaj mamy bardzo O, duży, jaki piękny ten. bardzo duży miks zdjęć. Od takich z przekrojem wielu lat tak naprawdę. Podczas pandemii poszliśmy nad jezioro. Już kupała nie odbywała się w mieście, ponieważ zaczęliśmy od miasta. Był to event taki dla wszystkich. A później przyszli do nas tylko ci, którzy się nie bali podczas pandemii. I już zostaliśmy nad jeziorem. Także teraz już mamy nasze obchodzenie tego święta w taki sposób, jak się Jak powinno. to było dawne stylizacje, tutaj widzę z Wiklina jakieś koszyki, tu przy okazji gong. Tak. Zbieramy się i Proszę bardzo, z ogniem. O, nieźle to, co ja radzę z tym ogniem. Tu piękne zdjęcie. to jest takie, A wyszło gdzie to na jest, gdzie to zostało zrobione? W jakiej części? Przypomnij. w okolicach Niemerk. To jest w sumie w Finlandii nad Dzikim Jeziorem. Tak. Też, o proszę, to światło przebija. Tu akurat zdjęcie właśnie z takiego naszego wyjścia kobiet. W tym momencie skupały, jakby kobiety opuszczają kupałę, czy obóz. Opuszczają obóz i idziemy do wielkiego drzewa i tam mamy swoją medytację kobiety. Później wracamy i rozpalamy ogień i zaczynamy się bawić. Dzieje się bardzo dużo. Bardzo mi się podoba, że ludzie się poznają, mają taki swój czas, zupełnie naturalnie, swobodnie. To jest, wydaje mi się, największa wartość tego, że się spotykamy. Tutaj kiedyś właśnie razem z Anią, którą poznaliście na forum, wymyśliłyśmy taki wstęp do kupały, jakby do wejścia w przestrzeń kupały. Fajny tekst. O, orzeł laskowy. No, Tak? tak, akurat tak. Taki jeszcze zielący, zieleniejący jeszcze. To no, też pięknie, trochę mężczyźni też tutaj widzę dali. Tutaj, Tak, Ania też, tak, bardzo ładne zdjęcie. O, takie drzewo niesamowite z tym, no proszę. Razem piękne zdjęcie tu wyszło. bo niektóre zdjęcia są takie, które chciałam Ta przekazać energia żeńska, taka znowu. na promocję, a niektóre takie, które O, tutaj, wow. też O, dynamiczne. Z tym wszystkim. to jeszcze z miastem, kiedy tam rzucaliśmy wianki. No i proszę. Ogień też.
Było dość trudno mieć możliwość rozpalenia ognia w środku miasta. Tak? Też piękne. Więc zorganizowaliśmy właśnie taką czarę ognia. Wow, to normalnie jak gdzieś z Hobbibitas, gdzieś z Władcy Pierścieni, z baśni, starej baśni, Januszu, następnie, klimaty. jak odwiedzisz Irlandię, to Musiałbym zapuścić się dalej niż byłem do tej aż pory, tak kolejnym należy razem, wejść. zobaczyć taki las. Tak. Wszystko mchem porośnięte. Wow. Takie. Czarowałyśmy tutaj przy ogniskach, też podczas Też sesji pomocyjnej. Wow. Takie potężne liście, piękne też te liście. Tak, są takie rośliny tutaj, rosną w parkach. O, jak fajnie. No, to jeszcze Proszę, właśnie. taka scena była. Tak, to było wcześniej na plakacie też. Było na Świetnie. pewno. O, to też tak po prostu. Wow, tutaj znakomite zdjęcie. Święto plonów. Ono też robiliśmy przez gaz. Tak, sierpy widzę. Tak. I tak naprawdę tutaj wszyscy na tych zdjęciach to jest, O, to jest niesamowite. to są po prostu znajomi, to są ludzie, którzy tutaj są jakoś w jakiś sposób widoczni, coś chcą robić. A tutaj skąd ten efekt tam był? Jest tęcza, tylko tęcza. Zatrzymaliśmy się na Ważniej, tak ci się udało to uchwycić w ten sposób? Wow. tak, i zmienieniem tego na czarno-białe właśnie No jest. właśnie, w czarno-białym wziąłeś to i taki efekt się zrobił. No ciekawe, niesamowite. Jakby Tego. nieboskłon był podtrzymywany tutaj przez tą postać męską. Tak. Też mam taki wygasz bicie. Oj, niesamowite. No bo to zdjęcie. Normalnie jakby gdzieś płynęły dziewczynki, wiesz, w takiej fali kwiatów, co? W czerwcu jest Zobaczymy. nad oceanem, można spotkać takie kwiaty, łąki, takie różowe. A wtedy lubię to zdjęcie, dlatego że właśnie te dziewczynki były takie szczere. Ja im wtedy powiedziałam, żeby powiedziałam, dlaczego robię to zdjęcie i żeby pomyślały jakieś życzenie dla ludzi, którzy będą to oglądać. Bo jako czyste istotki, takie pomyślałam, że Tak. tutaj będzie coś fajnego, i one wtedy pomyślały o czymś, i potem tak puściły to. To jest właśnie taki ten moment, kiedy one Piękne zdjęcie. puszczają takie życzenie. Jasne. Dalej seria jeszcze ta. Na tym dywanie kwiatów rzeczywiście. Tak, i zabudzące, także miałyśmy trochę szczęścia tutaj. Takie. A to też O kurczę. z pierwszej właśnie sesji Taka. plakatowej. Piękne rodzinne takie zdjęcie tam. Tak, właśnie. Rodzinne. To jest Irlandczyk, który właśnie nam też pomagał przy kupale. Wiem, Nie że da to się rzucać niewianku, tak? było takie O, proszę. reportażowe. Było dużo tańców, dużo muzyczki. Nasze pierwsze ognisko pozwolili nam tylko coś takiego zbudować. Stawcie, tak. Później już zrobiliśmy prawdziwy ogień. Takie stare czasy, tak naprawdę. Teraz długo, długo tego nie oglądałam, więc też mi się to przypomina. Tam jest taka woda? Tak. Jest. Dynamika, siła po prostu, łaziki. Tak, to jest bardzo wodnisty kraj. Tam jest dużo wody. Myślę, że na tym jest. Pięknie.
No myślę, że to jest taka zachęta do oglądania tych jeszcze, wiesz, jakiś tam jeszcze ewentualnie możesz coś jeszcze pokazać, ale jednocześnie będziemy. O, tutaj pokażę parę takich zdjęć. Rzeczywiście piękny taki kwiat. Mak, który tak pięknie Podstawą zaprezentował już i. brzmi od z tyłu. Takie malutkie. Także. Niesamowita przyroda, jak się umieją w odpowiedni sposób na nią popatrzeć i uwiecznić, tak. O! Piękne grzyby, niesamowite. Zasłonaki Ten fioletowe. fiolet jest tutaj, wow. O. No i to jest tak dobrze. Ania, widzę jeszcze z tych, tak. Bardzo pomieszane mam zdjęcie, jak widzisz. Przepraszam, bo taki miałam troszeczkę wyrzuty sumienia, że się nie przygotowywałam. Lepiej, żeby to jakoś było padać w jakiś Tak. właśnie lepszy. Są te Ja zdjęcia. właśnie z Aną. Tak, za nią, tak. Och, jakie drzewo tam. Naprawdę te wyglądało, wszystko są parki rododendronowe. Ty nic nie, coś podasowywałaś, coś w Photoshopie, coś robiłeś, to naprawdę taka jest gęsty. Te kwiaty mają taki kolor, Jasne. więc tak łąka usłana rododendronowa, także tak to wyglądało. A tutaj jest drzewo, które się nazywa Vine Obru. To jest, no, który ma ponad 8 lat. Także bardzo trudno wejść. Wow. No, Troszkę samo cię słychać. Dobrze, że obraz nie szwankuje. Tak. Na takich zdjęciach myślę, że O, widzę, że drzewienna, wspaniała kobieta w stanie drzewiennym, tak. tutaj zbudowałam gniazdo, bo pomyślałam o takiej Ojej, symbolice niesamowite. budowania gniazda, zakładania gniazda, kiedy ktoś jest w ciąży, co nie? Znaczy, no, może tak. A tutaj takie serce leśne. Nie wiem, czy to tak widać? Tak, grzyby też piękne tu wychodzą. Świąt A Wielkie, tutaj Wielkanocny. jest Wielkanocy. Akurat jakby na Akurat mamy przygotowane jakby na dzisiaj, tak. akurat na czasie, co nie? Tak. To już było. Grzyby, ale fajne, potężne niesamowicie zdjęcia to jest. To mój syneczek jakby malutki jeszcze gdzieś się uchował to zdjęcie. Słuchaj, no naprawdę wiele z nich nam robi olbrzymie wrażenie. To powiedz mi to właśnie to, jak z tymi zdjęciami, to znaczy tak, no o, też mnie wspomniałem, jak to wszystko pracuje od strony praktycznej, bo nie wiem, czy na przykład, nie wiem, ktoś wynajmuje, na przykład można u Ciebie zamówić jakiś fotoreportaż, jakaś jest impreza czy coś, bo tu zrobiłaś dużo ze swoich imprez, tak, zdjęć. Jak to wygląda w praktyce, żeby te zdjęcia zobaczyć, czy też, że Ty zrobiłeś komuś zdjęcia, jak to wygląda w praktyce? Zazwyczaj ludzie mnie znajdują. Już może właśnie przez to, że byłam tutaj aktywna po Leninie, wciąż jestem czasami, gdzieś pokazuję się na różnych eventach, więc myślę, że to też działa w ten sposób, że ludzie mnie rozpoznają. Ja sobie ćwiczę oko.
I tak, i robię reportaże, robię różne eventy, robię przyjęcia, Aha. kluby, komunie i to jest też takie Czyli różnego typu wydarzenia, czy to różnego typu rodzinne, czy fotografie, towarzyskie, czy firmowe, czy społeczne. tak. Czy tak, jak tutaj było to forum Polonijne, to przyjechałaś i zrobiłaś na taką naprawdę piękną niespodziankę w tej pierwszej części audycji, żeśmy to właśnie oglądali. I I się gdzie bardzo dobrze to? bawię, robiąc zdjęcia, więc dla mnie to było też Widać, że to twoja przyjemność. pasja jest i umiejętność bardzo duża. Tak, rzeczywiście. Dziękuję za tą możliwość pokazania. Warto na jakieś może konkursy fotograficzne wysyłać. Czasem właśnie, Tak. może powinnam, ale tak. No to trzeba się zdecydować w tym momencie. Kiedyś wysłałam i nawet wygrałam. Tak? No proszę, no tak skromnie się wyciągać wiadomości, że wygrałaś na konkursie, w konkursie jakieś zdjęcie twoje wygrało, czy seria zdjęć. No to trzeba się tym absolutnie, wiesz, chwalić i cieszyć się z tego. Cieszę się bardzo, tak. I mówić ludziom. Jeżeli mamy teraz Bardzo. takie zdjęcia, powiedzmy jeszcze, gdzie w internecie możemy zobaczyć, powiedzmy, te twoje różne galerie, te twoje portfolio. Myślę, że na mojej stronie facebookowej jest najwięcej. Czyli Anna Hurkowska fotografii, więc Anna Hurkowska imię i fotografie, nazwisko tak? Po prostu. Anna po Hurkowska prostu, fotografie. tak po prostu. I tak jak wtedy ci wspomniałam podczas forum, że zazwyczaj moje zdjęcia mają ludzie, którym je robię. Tak od razu się tłumaczę delikatnie, że aż tak dużo to, tam, tych zdjęć nie mam. Aż tak dużo ich nie wystawiam, no niestety. Robię Ale też. wiesz, też te, które robią wrażenie, które przykuwają uwagę, Tak, może mają w sobie powybaczyć magię, jakąś bardziej. poezję i jak najbardziej, słuchaj, no cieszę się bardzo, że tak mogliśmy tutaj też już zamkniemy, żeby cię zobaczyć jako całą w kadrze. Troszeczkę może zniekształcenia obrazu są. Czy to jest taka specjalna jakaś opcja w kamerze? A tak, zniekształca? Znaczy nie, robi taką robi prawdopodobnie na nakładkę. W każdym bądź razie spróbujemy tutaj jeszcze, nie wiem, czy to z kamery swojej, czy inaczej. Też takie artystyczne z tego się wydaje w tej chwili ujęcie. Nie wiem, co tu się stało. Czy to u Nie ciebie, wiem. czy u mnie, ale Ja nie za widzę się bardzo. w takiej miniaturce i widzę się. Okej. W każdym bądź razie jest ważne po prostu, że my możemy oglądać te zdjęcia, że ty masz taką pasję i jesteśmy naprawdę zadowoleni z tej twojej obecności na pierwszym Polonijnym Forum Zdrowia. Mamy nadzieję się Dziękuję widywać bardzo. częściej, czy tam u was, czy też u nas w Polsce. Zdecydowanie. Dziękuję ci bardzo, wszystkiego dobrego w takim razie Pozdrawiam Was i do serdecznie. zobaczenia, do słyszenia. Dziękuję za tą możliwość i cieszę się, że moje zdjęcia mogą komuś sprawić trochę radości. Dziękuję Sprawiły bardzo. nam dużo dość. Sprawiły. Dzięki bardzo. Dziękuję. Pozdrawiam serdecznie. Do zobaczenia. Do zobaczenia, wesołych świąt.